że Wojciechowski tutaj WBC ambasadorem na Polskę. Już co, 2 lata mieszkam w pięknym Polsce kraju. No i non-stop robimy tutaj turnieje amatorskie. Granda. No jest coś pięknego, naprawdę jest coś pięknego. Paweł robi piękną robotę. Antoni Dołęga był żołnierzem wyklętym Łukowszczyzny. Dowodził kilkunastoosobowym oddziałem operującym na terenie 3 powiatów, Łukowskiego, Radzyńskiego i Siedleckiego. Od 1951 roku grupa ta przeprowadzała akcje wymierzone głównie w agenturę Urzędu Bezpieczeństwa. I po 1956 roku, kiedy ujawnili się wszyscy lub zginęli żołnierze Antoniego Dołęgi, on postanowił nie ujawniać się, gdyż nie ufał władzy pochodzącej z nadania sowieckiego. I ukrywał się do 1982 roku, kiedy to zmarł w wyniku choroby. Bardzo się cieszę, że wydarzenie sportowe jest dedykowane mojemu wujowi. My jako rodzina szukaliśmy wuja przez wiele lat. W latach 2015-2017 udało się poprowadzić skutecznie poszukiwania jego konspiracyjnej mogiły. Poszukiwania te zwieńczone były uroczystym państwowym pogrzebem w 2017 roku, a w 2018 Antoni Dołęga został odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Rok później awansowany do stopnia podporucznika. Myślę, że takie imprezy są bardzo ważne w dzisiejszych czasach, kiedy młodzież może zapoznać się z legendarnym żołnierzem. Mamy tutaj też wystawę prac Antoniego Dołęgi, który pokazuje cierpienie. Tam głównie jest cierpienie i ufność w Boga, krzyż. To było ciężkie jego położenie, zachował honor i godność i lokalna społeczność jest mu wdzięczna. Należy mu się szacunek i uznanie teraźniejszości. No ja chciałem serdecznie podziękować tutaj naszym patronom, sponsorom, przedsiębiorstwu budowlanej Konstanty Strut, które po raz pierwszy wspiera naszą imprezę. Wielkie brawa tutaj dla pana Konstantego. Tutaj wielki szacunek dla pana Antoniego Dołęgi. Tutaj myślę, że młodzi ludzie mogą brać przykład, to jest ogromny autorytet. Zapraszamy też tutaj mistrza Europy, pana Bogdana Gajdę. Cześć, z tej strony Sergiusz Staczkowski. Walczyłem na 57. grandzie na pięści poświęconej Antoniemu Dołędze w meczu Legia Warszawa kontra Reszta Polski. Zwyciężyłem z zawodnikiem z Łukowa, więc co mogę powiedzieć, bardzo udana impreza bokserska, super emocjonujące walki. Pozdrawiam. Dzień dobry, nazywam się Mateusz Konaszczyc. Wygrałem swoją walkę na meczu Warszawa kontra Reszta Polski i tym samym dałem rewanż mojemu rywalowi za grudniową walkę, którą również wygrałem. Walki zarówno adeptów, jak i młodzieżowców czy seniorów były na naprawdę wysokim poziomie, niezależnie od poziomu zaawansowania. Jesteśmy już po 57. edycji warszawskiej Grandy na pięści, która odbyła się w hołdzie ostatniemu żołnierzowi wyklętemu, Antoniemu Dołędze. Myślę, że udana impreza. Dziękujemy serdecznie
osobom i firmom, które nas wspierały. Przede wszystkim przedsiębiorstwu budowlanemu Konstanty Strus, a także Jeffowi Wojciechowskiemu, WBC Amateur. No i wielkie podziękowania dla wszystkich trenerów, zawodników. Odbył się mecz Warszawa, reszta Polski, w którym udało się nam zwyciężyć. I niedługo też czekajcie nowego kawałka Karatna Palm Grupa. Pozdrawiam serdecznie, Orzeł i Syrenka. Elo!